Panie profesorze, jest Pan współtwórcą medycznej racji stanu. Powołali Państwo Radę Ekspertów do spraw chorób metabolicznych i przeciwdziałania otyłości. Jakie były powody, jakie przyczyny, że powstała ta sekcja? Sama koncepcja medycznej racji stanu, która w tym roku w grudniu święci już 3 lata swojego istnienia i działania, wzięła się stąd, że jest nas grupa lekarzy, która uważa, że pewne obszary są ponadpartyjne, ponad podziałami całego naszego życia społecznego. Żaden rząd nie kwestionuje, że powinna być armia i ona powinna być sprawna i policja. Tak samo w ochronie zdrowia uważamy, są pewne obszary, które powinny być zdefiniowane i pewne pomysły i strategie określone i realizowane przez lata, przez kolejne kadencje, bo niestety tak jest, że w większości obszarów zdrowotnych okres 4 lata jednej kadencji, jednego rządu, to jest za mało, żeby wprowadzić zmiany, więc musimy mieć pewną platformę, pewną bazę, pewną wiedzę taką, żeby można było to kontynuować. Kampanie, owszem, różne akcje, owszem, ale jest pewna coś z medyczną racją stanu, którą powinien realizować każdy minister, każdy rząd. Zaczęliśmy od onkologii, mówiliśmy o chorobach rzadkich, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że takim wielkim wyzwaniem dla systemu, dla społeczeństwa, dla zdrowia każdego z nas jest utrzymanie właściwego metabolizmu, utrzymanie właściwej masy ciała, nie tycie. Bardzo łatwo jest przytyć, bardzo trudno jest schudnąć, a nadwaga i otyłość prowadzi do szeregu poważnych konsekwencji. W obowiązku się czuję, żeby mieć cukrzycę, ale są choroby układu krążenia, to jest depresja, to są choroby układu ruchu, to są trudności zawodowe, wiele różnych problemów. Powołaliśmy taką radę ekspertów, która składa się z kilkunastu osób z bardzo różnych obszarów, bo są i żywieniowcy, i psychologowie, i przedstawiciele pacjentów, i lekarze POZ-u, ale też i przedstawiciele NFZ-u. Ze strony ministerstwa również obecny jest pan wiceminister Miłkowski i dyskutujemy w tej chwili także, czerpiąc z jego doświadczenia i z jego punktu widzenia. Chcemy się zastanowić, jakie są, jak to się mówi brzydko, najbardziej palące potrzeby w obszarze przeciwdziałania otyłości. Z dyskusji, które toczymy, wyłania się chyba podstawowy problem, to jest przede wszystkim kwestia edukacji bardzo wcześnie realizowanej. Na pewno musimy poszerzyć naszą radę o przedstawicieli ministra sportu. Kierowaliśmy zaproszenie do Ministerstwa Rodziny, także to jest bardzo kompleksowy problem, ale czasami rozwiązania mogą być bardzo, może nie tyle proste, ale bardzo konkretne. Jest kwestia reklamowania żywności na przykład do dzieci. To jest kwestia, która się już pojawia po stronie rządu czy parlamentu, wprowadzenia lekcji godziny dla zdrowia, właśnie mówiącej o zdrowej, właśnie nie żywności, a o zdrowym żywieniu. I tu chcielibyśmy wypracować pewne tezy w ramach przeciwdziałania otyłości. Tak jak wypracowaliśmy pewne ogólne tezy dla zdrowia na poprzednich spotkaniach, poprzednich debatach przez minione 3 lata. Panie profesorze, ale powiedzmy teraz o cukrzycy, bo to rzeczywiście jest problem medyczny, ale także problem społeczny w Polsce i wzrasta liczba osób chorujących na cukrzycę typu drugiego. I też z drugiej strony z bardzo dobrym przyjęciem przez pacjentów i przez klinicystów spotkała się refundacja Flozy. Te ostatnie decyzje refundacyjne rzeczywiście były bardzo istotne. Co jest jeszcze przed nami? Jakie są wyzwania? Co zmieniły wejście Flozy w życiu pacjentów i w jakości tego życia? I co jeszcze jest potrzebne? To jest wydarzenie, którego rangi nie można przecenić. Nie chodzi tu o to, że nagle jakieś leki staniały i tylko chorzy mogą je kupować, a nie firmy farmaceutyczne zwiększą sprzedaż. Myśmy w diabetologii przez w zasadzie dekadę, jeśli nie dłużej, tkwili w czymś, co premier Morawiecki w ogóle określa jako pewien imposybilizm w różnych obszarach w kraju, a tu dotyczyło to diabetologii w ochronie zdrowia szczególnie. To jest ogromna rzesza chorych, 3 miliony osób w każdym wieku, od małych dzieci po osoby w wieku zaawansowanym, ale aktywne zawodowo osoby, które nawet nie mówimy, że staramy się mówić, że nie tyle chorują na cukrzycę, ile po prostu żyją z cukrzycą. I na oko mało kogo widać, że on ma cukrzycę. To jest choroba, która przez długi czas może też nie wywołać żadnych dolegliwości, ale jednak dochodzi do zniszczenia układu krążenia, układu obwodowego, układu nerwowego. I tak jak mówię, myśmy dokonali się w diabetologii, dokonała się 2-3 takie przełomy w leczeniu cukrzycy w ciągu ostatnich 10-12 lat. Nasi chorzy nie mieli do tego dostępu. Leki są w aptekach, ale są na tyle drogie, że nikt nie mógł korzystać. I oczywiście dyskusja
jakby w ogóle się nie toczyła z Ministerstwem Zdrowia. Też z różnych przyczyn to wynikało. No takim czymś, czym nam zawsze kneblowano usta, to mówiono, no 3 miliony chorych, nie możemy dać leków dla 3 milionów chorych, bo to zrujnuje budżet. No ale nie o to chodzi. Obecne Ministerstwo Zdrowia, i tutaj to szczególne, to podkreślamy, no już bez żadnej kurtuazji, bo to są po prostu gołe fakty, to szczególne zaangażowanie ministra Miłkowskiego, który w sposób taki no, proaktywny, czynny, po pierwsze chciał zrozumieć problem, a po drugie w jaki sposób pomóc go rozwiązać. I to się zadziało, bo to nie było tak, że nagle pan minister się obudził od 1 listopada, określił takie wskazania refundacyjne, leki się pojawiły. To były proces, wielotygodniowe rozmowy, ale też nie tylko z firmami i też nie tylko z inicjatywy firm, czy naszego środowiska lekarskiego, czy pacjentów, ale i minister zapraszał na spotkania i jakby ta wola w nas to od razu też buduje zupełnie inną postawę, no bo jak widzimy po prostu rzeczywistego partnera, gdzie chodzi o rozwiązanie problemów z uwzględnieniem ograniczeń finansowych, budżetu i tak dalej, no to w ogóle chce się pracować i chce się rozmawiać. Nie jest to też ostatnie słowo z tego, co wiemy od ministra, dlatego że mamy dwie grupy leków, leki, mamy flozyn, mamy leki inkretynowe, które są już obecne ponad 10 lat, trwają prace i ta koncepcja, że te leki będą trafiały dla chorych, którzy odnoszą z nich największą korzyść, no jest absolutnie słuszna i w tym duchu ministerstwo w tej chwili działa. Mówiąc o flozynach, to jest rzeczywiście przełom, dlatego że to są, w ogóle same leki są przełomowe, dlatego że mamy po raz pierwszy leki doustne, które oprócz tego, że obniżają cukier, no zmniejszają ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, czyli chory, zwłaszcza chorzy z już uszkodzonym układem krążenia, czyli chorzy po zawale, którzy przyjmują te leki, po prostu żyją dłużej, krótko mówiąc, spada znacznie częstość zgonów, nie dlatego, że im się cukier obniżył. Te leki po prostu działają wielokierunkowo, do końca pewnie jeszcze nawet nie do końca rozumiem jak, ale z badań wynika to ewidentnie, że mamy redukcję o 30-40% w ciągu 3-4 lat ryzyka zgonu. No więc jak chorzy właśnie z chorobami układu krążenia mają z tych leków nie korzystać? Do tej pory była to bardzo wąska grupa, którą było stać na koszt 150 zł miesięcznie. W tej chwili te ceny spadły do około 50 zł, no to jest istotna redukcja, ale właśnie też cieszymy się, że no nie słyszymy od ministra, dobra, dostaliście te leki, koniec tematu. Nie, to jest pierwszy krok i dalej no, żmudne rozmowy, ale widać ewidentnie wolę rozwiązania problemu, poprawy jakości leczenia i poprawy jakości życia chorych. No my się z tego absolutnie bardzo cieszymy.